Mieszkam od 15 lat w Szwecji, ale jednocześnie zawsze jestem, znaczy bardzo często bywam w Polsce, jestem zaangażowana w polską debatę, częściowo w Polsce pracuję. W związku z tym porównuję nieustannie Szwecję i Polskę. No i jest tak, że w Szwecji każda osoba czyta przeciętnie 20 minut, a w Polsce badania mówią, że 60% ludzi nie czyta. No więc było dla mnie oczywiste, że warto porównać, co w tych krajach się dzieje i być może w jakiś sposób spróbować zainspirować Polskę dobrymi szwedzkimi rozwiązaniami w temacie promocji czytelnictwa, ale nie tylko tego. Także rozwiązaniami, które tyczą się rynku wydawniczego, tego w jaki sposób pracuje redaktor z autorem, tematu bibliotek. No jest szereg różnych kwestii, które w tej książce zostały poruszone, które wydają mi się dość fascynujące. Zwłaszcza jeżeli zestawi się właśnie szwedzkie i polskie podejście, dwie różne perspektywy. Kiedy Katarzyna Tubylewicz trafiła do nas z pomysłem na tą książkę, to się oczywiście zachwyciliśmy, bo jesteśmy wydawnictwem, więc to, co się dzieje wokół czytelnictwa w Polsce, dotyka nas bezpośrednio i rzeczywiście jest to taki dosyć duży kryzys, więc pomysł na taką książkę, która by mówiła w ogóle, jak z tego można wyjść, wydawał nam się świetny, ale właśnie ja od razu pomyślałam, że fajnie by było i że też do polskiego czytelnika to przemówi bardziej, jeżeli to będzie też opowiadało o tym, co się dzieje w Polsce i jeżeli różne istotne dla czytelnictwa osoby w Polsce odniosą się do tego, odniosą się w ogóle, na ile możliwe są do przełożenia te różne rzeczy, na ile w ogóle mamy szansę tak zrobić i w ogóle co jest w Polsce robione. Więc w tym sensie to było strasznie ważne, żeby rzeczywiście spotkać ze sobą te dobre i ciekawe rzeczy, które się już dzieją w Szwecji, z tymi różnymi rzeczami, które próbują się dziać w Polsce, bo różne rzeczy się dzieją, tak? To znaczy od kilku lat działa Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa, który jest taką próbą uratowania tego czytelnictwa na różne sposoby, do której dołącza od przyszłego roku Ministerstwo Edukacji Narodowej, co jest w ogóle wspaniałą wiadomością. A druga rzecz to jest debata, która się toczy już od kilku lat wokół ustawy o książce, która wciąż nie może powstać i której różne projekty wywołują różne burzliwe dyskusje, niestety często wśród posłów, którzy w ogóle nie czytają książek.